Bardzo się cieszymy, że Państwo odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Poproszę teraz o zabranie głosu Panią Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu, Beatę Szymańską. Celem naszego spotkania jest przedstawienie Państwu naszych możliwości. Chodzi oczywiście o część naszych działań, ale zanim do tego przejdziemy, do tematu spotkania, chciałabym Państwu przeczytać fragmenty artykułu Aleksandry Klich, dziennikarki, która swój tekst zatytułowała „Nie czytasz, zbiedniejesz”. Może tylko króciutko powiem, wydaje mi się, że taki tekst bardzo aktualny, zresztą on jest sprzed kilkunastu dni. No akurat tak bardzo mi się wpisał w nasze spotkanie dzisiejsze. Na ścianie cienki jak kartka telewizor za grube tysiące. Drugie tyle zamrożone w konsoli do gier, laptopie i smartfonie. W każdym kącie elektroniczny gadżet z rozrywką i żadnej książki. Albo trylogia z encyklopedią dla picu. Widziałam wiele takich domów. Nie wiedziałam, że ich przybywa. A tak wynika ze świeżo opublikowanej diagnozy społecznej profesora Janusza Czaglińskiego. 21% przepytanych rodzin przyznało, że zrezygnowały z kupowania książek, bo ich nie stać. Ile zrezygnowało dlatego, że nad czytanie przedkładają telewizor, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że nie zamieniliśmy papieru na e-booki. Obłożone 23% VAT-em kosztują w Polsce prawie tyle samo, co książki papierowe i sprzedają się kiepsko. Rzadko też zaglądamy do bibliotek. Z badań Biblioteki Narodowej wynika, że zaledwie 44% Polaków ma kontakt z jakąkolwiek książką. Na świecie jednak sprzedaje się więcej książek niż ćwierć wieku temu. Czytelnicy pochłaniają i papier, i e-booki. Coraz więcej i szybciej. Dlaczego? Bo książka otwiera umysł, uczy mierzenia się z życiowymi problemami, a ci, którzy czytają, mają szansę na dobrą pracę, wyższe zarobki i w konsekwencji lepsze życie. Nie czytasz, to lądujesz w byle jakiej robocie albo na bruku. Na rynku, który wymaga elastyczności i samodzielności, jesteś pasywny i bezradny. W czasach transformacji mogliśmy nie czytać. Szybka kasa przyszła do nas wraz ze zmianą ustroju. Wystarczyło trochę sprytu, znajomości, siły przebicia. Dlatego wiele fortun zbudowali byli partyjni prominenci i cwaniaki o byczych karkach. Dziś tak łatwo nie jest. By osiągnąć cel, wykreować projekt, stworzyć startupową firmę, trzeba podejmować decyzje, które wymagają otwartego umysłu. Poznając fabuły, przerabiamy różne scenariusze życia własnego i społecznego. Człowiek nieczytający jest gorzej zsocjalizowany, bo nie zna inności i nie wie, jak współpracować. A to dziś klucz do sukcesu. Bogaci są bogaci, bo czytają. Biedni biednieją, bo tego nie robią. Profesor Edie Hirsch, założyciel Core Knowledge Foundation, wykazał, że istnieje zależność między bogactwem słownictwa budowanym poprzez czytanie, a wysokością zarobków. Amerykańska klasa średnia lat 80. była biedniejsza od tej z lat 50. i 60., bo mniej czytała. Dlatego nie dziwi to, że najwięcej regularnie czytają najbogatsi. Finowie, Szwedzi, Brytyjczycy. Około 3/4 obywateli. A dużo mniej Grecy czy Portugalczycy. Mniej niż połowa. Kampanie społeczne, takie jak na przykład „Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka”, choć wdzięczne, niewiele pomogą, jeśli wreszcie na serio w promowanie czytelnictwa nie zaangażuje się państwo. Powiecie, że to wszystko będzie kosztować, a nasze państwo biedne. Jednak jeśli się na to nie szarpniemy, zgłupiejemy i zbiedniejemy do reszty. Tyle dziennikarka Aleksandra Klich. A my, licząc na wsparcie państwa polskiego, chcemy państwu zaprezentować to, co już mamy, co oferujemy państwu na dzisiaj. Przekażę głos i wracamy do tematu spotkania. Witam serdecznie wszystkich obecnych. Nazywam się Michał Grzak, pracuję w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Drodzy Państwo, biblioteka jako instytucja publiczna
jest swoistym centrum darmowej wiedzy. Taka funkcjonalność biblioteczna, jak na przykład akt wypożyczenia książki, po to, by posiąść ją na jakiś określony czas, następnie zwrócić bez żadnych kosztów, co istotne, pozostawiając dla siebie wiedzę czy emocje z nią związane, to w moim poczuciu pożytek społeczny, który naprawdę trudno przecenić. Funkcjonalność ta, tak jak placówki biblioteczne same w sobie, rozwija się ewolucyjnie. Biblioteki wykorzystują nowoczesne technologie, by uwalniać dostęp mieszkańców do wiedzy i tym samym przekraczać własne ograniczenia. Proszę mi teraz pozwolić pokrótce przybliżyć Państwu, jak ten proces wyglądał w Miejskiej Bibliotece Publicznej, jak elektroniczna era biblioteczna wypiera biblioteczną erę papierową. Tradycyjny papierowy model udostępniania wyglądał następująco. Każdy czytelnik, który chciał pożyczyć książkę, posiadał papierową kartę, tak zwaną kartę czytelnika. Jak widzimy, każdemu czytelnikowi przypisany był numer. Karta zawierała jakieś tam dane osobowe oraz ewidencję wypożyczeń. Bibliotekarz ręcznie notował numery inwentarzowe książek w odpowiednich rubrykach oraz stosowną datę. Każda książka również posiadała swoją papierową kartę, tak zwaną kartę książki, na której z kolei umieszczony był numer inwentarzowy takiej książki oraz dane potrzebne do jej identyfikacji. I tu również ręcznie bibliotekarz wpisywał tym razem numer czytelnika oraz oczywiście stosowną datę. I w ten krzyżowy sposób książki były udostępniane. Te karty, karty czytelnika i karty książek, były umieszczane w kartotekach, w tak zwanych popularnych ladach bibliotecznych. Do dyspozycji czytelników był również katalog kartkowy, alfabetyczny i rzeczowy, w którym czytelnicy mogli znaleźć karty katalogowe z opisem bibliograficznym niezbędnym do identyfikacji każdej książki. Jak mogą sobie Państwo wyobrazić, proces ten musiał zajmować troszkę czasu, posiadał swoje praktyczne ograniczenia, a też myślę, że stosunkowo duże prawdopodobieństwo ludzkiego błędu. W tej chwili do dyspozycji Państwa jest model, w którym zmieniło się niemal wszystko. Nie znaczy to oczywiście, że nie ma już zupełnie śladów tradycyjnego papierowego udostępniania. Jest to naturalnie proces ewolucyjny, w którym nie zmieniamy niczego dla zasady, ale chcemy, żeby każda zmiana niosła ze sobą jakieś większe możliwości. Proces ten w tej chwili wygląda następująco. Papierową kartę czytelnika zastąpiło elektroniczne konto czytelnika. Jak widzimy, każdy czytelnik również posiada tutaj swój numer. Jest to tym razem numer stały, przypisany czytelnikowi, który już się nie zmieni. Oczywiście są tutaj dane osobowe i jest też bieżący stan konta. Konto czytelnika udostępnia wiele ciekawych funkcji. Z tych, które ja chciałbym wyróżnić, jest na przykład archiwum wypożyczeń. Myślę, że szczególnie ciekawa funkcja, bibliotekarze pewnie przypominają sobie, ile mozołu wymagało przeszukiwanie kart czytelnika, papierowych kart czytelnika i kart książek. Także naprawdę bardzo pożyteczna funkcja. Karty, papierowe karty książek zastąpiły elektroniczne kody kreskowe, które zawierają wszystkie dane potrzebne do identyfikacji książek. Książki wypożyczane są za pomocą czytnika, co ułatwia cały proces obu stronom i skraca go zdecydowanie. Jak tu widzimy, zniknęły tradycyjne, popularne lady biblioteczne. Zastąpiły je estetyczne biurka, jednostki komputerowe, które pełnią wiele zintegrowanych funkcji. I wreszcie do dyspozycji czytelników jest elektroniczny katalog. To jest nowe, bardzo funkcjonalne wsparcie dla katalogu kartkowego. Katalog ten dostępny jest w pełni dla mieszkańców, zarówno na miejscu w bibliotece, jak też
z dowolnego miejsca online przez całą dobę. Katalog jest łatwy w obsłudze, zawiera wyczerpujące dane bibliograficzne o dostępnych książkach oraz ich lokalizację, a od niedawna jest bogato ilustrowany okładkami, a także wzbogacony o adnotacje. Może jeszcze dodam na koniec, że nasi czytelnicy mogą śledzić aktualności biblioteczne na naszej stronie internetowej, a także kontaktować się z nami online, na przykład przedłużać książki, czy zamawiać je sobie, a także po prostu pytać, do czego oczywiście zachęcam. Szanowni Państwo, w moim głębokim przekonaniu zrobiliśmy sporo, by samo czytanie uczynić jeszcze łatwiejszym, jeszcze bardziej dostępnym, ale nas to nie zadowala. Chcielibyśmy, żeby nasi mieszkańcy mieli poczucie, że biblioteka jest takim pożytkiem społecznym, dzięki któremu nikt nie czuje się cywilizacyjnie wykluczony, żeby nasi mieszkańcy kojarzyli bibliotekę z wolnością czytania, a czytania tego, co chcą i tego, jak chcą. Stąd też nasza nowa ambicja, żeby biblioteka była wszędzie, żeby każdy swoją bibliotekę mógł zabrać dokąd zechce. Szanowni Państwo, nasz nowy projekt nazywa się e-book Libra, a o nim więcej opowie nasz gość z wydawnictwa naukowego PWN, pan Zbigniew Meller, którego serdecznie zapraszam. Przedstawić się. A to proszę. Jak zresztą tutaj mój poprzednik już mnie przedstawił, jeden z nazywam się Zbigniew Meller, jestem z wydawnictwa naukowego PWN. Czytam dalej ściągę. No, czytam kierowników, więc będę improwizował niestety. Na co dzień zajmuję się tym, co Państwo teraz widzą na rzutniku i co widać na tym rolapie z prawej strony. Mówię o tej magicznej chmurce, która nazywa się e-book Libra. Na początek chciałbym opowiedzieć troszeczkę o tym, czym e-book Libra w ogóle jest, troszeczkę opowiedzieć o jego historii, ale na koniec pokazać, jak z tego naszego cuda się korzysta, bo rzeczywiście Miejska Biblioteka Publiczna w świecie od 1 września oferuje swojej społeczności lokalnej to bardzo nowoczesne, jakby nie było, rozwiązanie. Na jakiej zasadzie, też o tym chwilkę powiem. Mianowicie tak, pozwoliłem sobie zatytułować tę prezentację e-book Libra, czyli nowoczesna biblioteka w kieszeni, dlatego mianowicie, że dzięki e-bookowi książki można wypożyczać zdalnie, a odczytywać treści można nie tylko na komputerach czy laptopach, ale również na urządzeniach mobilnych, takich jak coraz bardziej popularne tablety, a nawet zwykłe smartfony. Jeśli chodzi w ogóle o e-book, to mamy w PWN-ie dwóch braci, praktycznie bliźniaków. Jeden troszeczkę młodszy, e-book dla użytkownika indywidualnego, który umożliwia czytelnikom dostęp prywatny do książek w takiej formie. Natomiast drugi brat, troszeczkę młodszy, to jest właśnie e-book Libra, czyli e-book w wersji dla instytucji, w tym dla bibliotek. Myślę, że nazwa samej platformy jest bardzo wdzięczna. Książki cyfrowe z angielska nazywa się e-bookami czy e-bookami, bo tak się odczytuje angielskie e. Napisaliśmy to fonetycznie po polsku, aby tym bardziej zaakcentować, że to jest polskojęzyczny księgozbiór, czyli dzięki temu tak naprawdę dostępny dla każdego. Jeśli chodzi o początki, e-book narodził się mniej więcej w lutym, marcu 2007 roku. Później, na początku 2008 roku, pojawiła się po raz pierwszy u odbiorcy instytucjonalnego, zatem biblioteka jako taka zaczęła e-booki na e-booku oferować swoim czytelnikom, a wiosną 2011 roku e-book w końcu pojawił się w pierwszej bibliotece publicznej i to okazało się być tak trafionym pomysłem, że między innymi dlatego jestem dzisiaj u Państwa. I ostatnie bardzo poważne zmiany zaszły już prawie rok temu. Wcześniej e-book był takim stricte czytnikiem, pozwalającym tylko odczytywać treści książek, natomiast w grudniu stworzyliśmy nową wersję platformy,
już właśnie pod nazwą e-book Libra. I od tej pory e-book to już nie tylko książki, to również bardzo zaawansowane technologicznie narzędzie, które pozwala z tych książek bardzo mocno korzystać nie tylko w kontekście samego czytywania treści, co już pokazałem na takim żywym przykładzie. Ja zachęcam do zapamiętywania niektórych informacji, bo chciałbym Państwu na sam koniec urządzić krótki egzamin z tego, o czym mówię. Teraz kilka chwil poświęcę temu, jak e-book Libra wygląda dziś. Tak jak Państwo widzieli, zaczynaliśmy od zaledwie 100 kilkudziesięciu książek. Obecnie to już jest ponad 7 tysięcy tytułów dostępnych online. Naszych klientów jest też coraz więcej. To są uczelnie, bo to jest nasz pierwotny klient. Mamy coraz więcej bibliotek publicznych i pedagogicznych. W tym biblioteki publiczne łączą się w konsorcja i właśnie dzięki takim działaniom e-book jest też obecny w świecie. To jest właśnie ten pierwszy wymieniony wspólny zasób, czyli elektroniczny zasób biblioteczny pod regionu bydgoskiego, który skupia w sobie między innymi świecką bibliotekę, dzięki któremu e-book jest dostępny również dla Państwa. Poza bibliotekami typowymi, takie nazwijmy, mamy również biblioteki specjalistyczne. Coraz więcej czytelników, coraz większej ilości bibliotek ma dostęp do e-booka i to się powolutku stanie standardem, jeśli chodzi o działania bibliotek. I to, o czym mówiłem, czyli elektroniczny zasób biblioteczny pod regionu bydgoskiego, łączy w sobie 7 bibliotek. Te biblioteki pod skrzydłami Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy dokonały wspólnego zakupu, w tym jest właśnie wyboldowana na koniec biblioteka w Świeciu. 7 bibliotek złożyło się na taki wielki wspólny worek książek, aby każdy z czytelników wymienionych bibliotek miał dostęp do e-booka. Czyli tak na marginesie dodam, niebawem tych bibliotek będzie jeszcze więcej, co dla Państwa będzie procentowało w ten sposób, że książek do czytania będzie jeszcze więcej. Skoro jesteśmy przy wyboldowanym Świeciu, no to dodam, że e-book też jest dostępny w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz w jej filiach, więc w świeckiej filii również e-book można czytać. I to, o czym mówiłem. E-book to nie tylko książki, ale to też taka dodatkowa, solidna wartość. Skupiamy w jednym miejscu najlepsze polskie wydawnictwa różnego rodzaju. Mamy tutaj i podręczniki akademickie, i książki popularno-naukowe, od jakiegoś czasu również beletrystykę. Mam nadzieję, że też niebawem u Państwa tego typu zasoby się pojawią. To, co charakteryzuje e-book, to jest to, że niektórych książek nie sposób w wersji elektronicznej zdobyć inną drogą, jak tylko w e-booku. Z punktu widzenia bibliotek jest to o tyle cenne, że można zorganizować własną bazę publikacji elektronicznych. Myślę, że tutaj mamy troszeczkę młodych ludzi. Dla Państwa to jest tym cenne, bo Państwo są już tym pokoleniem, które się pewnie urodziło z myszką w ręku, więc lgną Państwo bardzo mocno do świata cyfrowego, więc tutaj też mamy nadzieję, że tym bardziej docenią Państwo rolę bibliotek w swoim życiu codziennym. Sama biblioteka oczywiście może zaoszczędzić troszeczkę miejsca magazynowego, uzupełnia w ten sposób tradycyjny księgozbiór, a czytelnik nie musi się już martwić tym, że książka jest niedostępna, ktoś ją sobie zabrał na miesiąc, bo dzięki e-bookowi, dostępowi zdalnemu, cały czas mamy do niej dostęp, również często do takich nakładów, które są już niedostępne. Biblioteka może bardzo elastycznie wybierać sobie te książki, którymi jest zainteresowana. Zawsze może książki sobie dokupić. Umowa trwa na rok, umowa jest zawierana na rok, więc przez rok mają Państwo okazję korzystać z księgozbioru, który jest teraz aktualny. Mamy nadzieję, że on się będzie z roku na rok rozrastał. Natomiast bibliotekarze też mają nad Państwem jako czytelnikami ciągłą kontrolę, ponieważ na specjalnym panelu administracyjnym cały czas są zbierane statystyki. Biblioteką również pomaga oczywiście od takiej strony marketingowej. I to, o czym mówiłem, te zmiany, które nastąpiły w 2012 roku, czyli już prawie rok temu. Poza czytaniem możemy w książkach tworzyć zakładki, możemy podkreślać i zaznaczać tekst, możemy sobie tagować, czyli oznaczać kluczowymi słowami pewne fragmenty książek, możemy tworzyć notatki i innymi się zdalnie dzielić, możemy generować bibliografię i tak naprawdę generować sobie gotowy przypis. Także jeśli chodzi o pracę z tekstem, pisanie pracy, mamy pół roboty tak naprawdę z głowy. Możemy przeszukiwać teksty książek pod kątem określonej frazy czy słowa.
Mamy tryb książki do odczytywania ułatwiającym odbiór na małych urządzeniach, takich jak tablety, a zwłaszcza smartfony. Ten tekst wygląda wtedy na nich zdecydowanie łatwiej. Jeśli znajdujemy coś w książce, czego językiem młodzieżowym nie możemy rozkminić, zawsze możemy wyciągnąć rękę do przyjaciela, też elektronicznego, i połączyć się bardzo szybko chociażby z encyklopedią PWN. O pracy, które w tej kompendii jeszcze powiem. I ostatnio też mieliśmy kilka zmian na platformie. Zmienił nam się interfejs, jest teraz bardziej kolorowo. Za chwilkę Państwu pokażę tę stronę, mamy w końcu okładki. Jeśli nie jesteśmy aktualnie zalogowani do biblioteki, możemy przeczytać fragment książki, takiej opcji nie było wcześniej. To też jest, myślę, cenne, możemy się już mniej więcej zapoznać z tym, co dana książka zawiera. Oraz też nowość, możemy czytać książki bez logowania do e-booka w ogóle, pod warunkiem, że jesteśmy w sieci biblioteki, która ma stały adres IP. Póki co miejska biblioteka w świecie jeszcze te adresy IP ma zmienne, być może to się zmieni, kiedy w końcu będzie nowa siedziba i te adresy będą już stałe. Ale to jest bardzo cenne, bo nawet nowy użytkownik może przynajmniej zapoznać się troszeczkę z e-bookiem bez konieczności logowania. Także to jest taki ostatni tuning, który przeprowadziliśmy. I w kontekście jeszcze tego, co często się mówi o tak zwanej ekologii informacji, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy korzystają wręcz namiętnie z internetu, nie zawsze sobie zdają sprawę z niebezpieczeństw, które tam czyhają. No i zawsze takim pierwszym pomocnikiem jest pewnie dla Was doktor Google albo popularna Wikipedia. Natomiast nie zawsze potrafimy te treści odpowiednio wartościować, mimo że one są bardzo, bardzo łatwe do znalezienia. I tutaj myślę, że e-book Libra jest takim źródłem wiedzy wiarygodnej, której bez problemu można zaufać, zwłaszcza, że jest sygnowana przez PWN. I też to zawikłanie w sieć, ale tym razem w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Myślę, że jesteśmy tutaj w stanie wspierać rozwój szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka dzięki e-bookowi może badać potrzeby czytelników, może badać model wykorzystywania zbiorów, a sami użytkownicy mogą tymi treściami dzielić się w sposób zdalny, więc też mam nadzieję, że to będzie procentowało zwiększaniem się statystyk czytelnictwa. I tak na koniec jeszcze, jeśli chodzi o wykorzystanie e-booka Libre, okazało się ostatnio, że nie tylko biblioteki są zainteresowane tym rozwiązaniem. Mamy tutaj przedstawiciela Rady Miejskiej, więc też polecam pamięci wobec tego, ponieważ okazało się, że tego typu instytucje znalazły też jakiś kącik dla naszej magicznej chmurki u siebie. W różny sposób do tego firmy czy instytucje samorządowe podchodzą. Po pierwsze, jako doskonalenie kompetencji pracowników. Można tutaj tak naprawdę mieć ciągły dostęp do dobrej jakości materiałów fachowych. Jako uzupełnienie materiałów szkoleniowych. Szkoleniowcy nie zawsze dostarczają treści, to są często tylko takie wybrane jakieś fragmenty. Też pod kątem benefitów pracowniczych oraz szeroko pojętych działaniach CSR-owych, czyli takich wzbogacających dobroczynne działania pewnych instytucji. I to tyle, jeśli chodzi tytułem samego wstępu. Teraz myślę, że pokażemy już to, co jest najbardziej istotne. Mam nadzieję, że część z Państwa, zwłaszcza wśród uczniów, bo Was tutaj mam na myśli, zdążyło już gdzieś tam chociaż usłyszeć o tym, że coś takiego w bibliotece istnieje. Krótka instrukcja wobec tego, aby coś w głowie zostało, a później zapraszam do biblioteki. Bibliotekarze już na pewno pomogą, pokierują dalej, po to, aby mogli Państwo odkrywać zasoby e-booka Libry. Całość dzieje się pod adresem libra.ebook.pl, bo e-book to jest czytelnia online, zatem wszystko dzieje się zawsze przy połączeniu z internetem. I to jest ta strona, pod którą książki możemy czytać. Jeśli jesteśmy w bibliotece i jesteśmy w sieci IP, nie ma żadnego problemu, będziemy od razu wykryci. Natomiast to, co jest meritum działania e-booka i to, za co czytelnicy są najbardziej wdzięczni i mam nadzieję, że też Państwo to ocenią, to jest dostęp do książek zdalnych. Wystarczy tylko raz pojawić się w bibliotece, pobrać sobie kod PIN i od tej pory będzie można korzystać z biblioteki. Jak to się robi, ja tak na momencie pokażę. Nie mam żadnej biblioteki aktualnie. Wystarczy, że klikniemy sobie dodaj bibliotekę. Ja pozwoliłem sobie już wygenerować nawet taki kod PIN dla tego zasobu bydgoskiego, o którym mówiliśmy. Tutaj napisałem bardziej czytelnie, więc mam nadzieję, że odczytam. Ok,
klikamy dodaj. Muszę się zalogować, no bo jest to wymagane, natomiast proszę zobaczyć, jesteście, mówię tutaj znowu o ludźmi młodymi, przypuszczam, że spora część z Was ma konto googlowskie albo konto na Facebooku. Jeśli nie chcecie sobie zakładać osobno, zarejestrować się w e-booku i zakładać tutaj swojego konta, spokojnie możecie logować się danymi dostępowymi właśnie z tych portali. Ja zawsze powtarzam, że jestem szczęśliwym nieposiadaczem konta na Facebooku, więc loguję się swoim adresem mailowym z konotacjami łacińskimi. I już jesteśmy. Proszę zobaczyć, mam dostęp do kilku różnych bibliotek, ale dzięki temu, że przed chwilką dodałem kod PIN, mam dostęp do elektronicznego zasobu bibliotecznego pod regionu bydgoskiego, czyli do tego, co m.in. oferuje Biblioteka Publiczna w Świeciu. Na początek mamy tutaj publikacje, które są udostępnione. One są podzielone na odpowiednie paski. Mamy tutaj te, które przeglądałem ostatnio. Mamy ostatnio dodane do biblioteki. Mamy najczęściej czytane w bibliotece oraz w ogóle dodane do e-booka. Proszę zobaczyć, że taka książka, która istnieje w e-booku, ale której nasza biblioteka nie wykupiła, ma tutaj takie cudeńko. Po kliknięciu na tę ikonkę czytelnik może w ten sposób zaproponować zakup książki do biblioteki. Także w Waszych rękach jest również tutaj jakby sprawowanie nadzoru nad tym, co biblioteka oferuje. Polecam tę funkcję. Biblioteka nie musi takiej książki kupić, ale zawsze może pozytywnie na taką rzecz spojrzeć. Wszystkie książki są posortowane według określonej kategorii, więc tutaj spokojnie możemy wspomagać się tym drzewkiem i wybierać te dziedziny, z których jesteśmy aktualnie zainteresowani wyszukaniem. Poza tym mamy dodatkowe filtry. Możemy wyszukiwać po roku wydania. Możemy wybrać wydawnictwo. To jest to, o czym mówiłem. Nie tylko PWN jest w e-booku, bo tych wydawców jest zdecydowanie więcej. Możemy sobie wyfiltrować daną publikację. Także tych możliwości jest tutaj sporo. Jeśli nie chcemy się posiłkować drzewem kategorii, albo ono jest dla nas mało czytelne, zawsze możemy tutaj wpisać sobie wybraną frazę w okienko wyszukiwania. Ono jest też rozbudowane, więc możemy bardzo konkretnie szukać po tytule, autorze, ISBN-ie, po słowie kluczowym, tak naprawdę dowolnie. Myślę, że już nie będziemy tego robić, żeby nie zajmować czasu. Od razu przejdziemy po prostu do czytania. Na początek, jeśli jesteśmy w tym widoku, który mamy teraz, wybieramy sobie jakąś książkę. O właśnie, troszeczkę nam internet tutaj, już jesteśmy. To jest ten widok, który również mamy wtedy w bibliotece, kiedy jesteśmy w sieci IP i tutaj książkę możemy sobie spokojnie po prostu czytać. Cały tekst jest dla nas dostępny. Proszę się nie zrobić, ten tutaj jest akurat kwestii internetu, że nam właśnie. Cały tekst jest dostępny. Poza tym wszystkim możemy sobie dowolnie to powiększyć, pomniejszyć. Mamy do dyspozycji tryb pełnoekranowy po to, aby nam było czytać zdecydowanie wygodniej. Mamy zawsze spis treści. Ja zawsze mówię, mam nadzieję, że uczniowie się tutaj nie obrażą, bo to zwłaszcza są studenci i uczniowie takimi zwierzątkami, które rzadko chcą całość przeczytać. Zazwyczaj chcą wyłuskać najbardziej takie konkretne informacje. Takim pierwszym pomocnikiem jest zawsze spis treści i on u nas też jest. Jest interaktywny, więc wystarczy wybrać sobie dowolny rozdział i powędrujemy tam, gdzie być chcieliśmy. Mało tego, zawsze mamy informację taką pełną o książce, łącznie z pełną bibliografią, więc to też ułatwia sporządzenie przepisów. A do tego, jeśli chcemy coś wyszukać, to mamy tutaj okienko wyszukiwania, spróbujmy jakieś dowolne szkoło, słowo. O, sporo. Natomiast to jest bardzo cenne, bo cały tekst jest pod kątem danej frazy przeszukany. Myślę, że nie będziemy teraz męczyć tego internetu i nie będziemy... O, już jest. Proszę zobaczyć, mamy wszystkie fragmenty, które zawierają sobie tę frazę szkoła. Tutaj zwróćcie też uwagę, że mamy to w mianowniku, tak jak wpisałem, ale tutaj już mamy szkołę, tutaj mamy szkołę, tutaj mamy szkole. Także to jest ten dowód na to, że ja zawsze mówię, że e-book jest dzieciątkiem PWN-u. Tutaj dowód na to, że ten dzieciak jest straszliwie pamiętny. Bardzo prędko nauczyliśmy go odbiór, także też bardzo mocno ułatwia pracę. Ale to jeszcze nie wszystko, co e-book oferuje. Mianowicie dzięki temu, że sobie zakładamy konto i rejestrujemy się, logujemy w e-booku, możemy korzystać już z takich bardzo zaawansowanych, spersonalizowanych funkcji. Mianowicie tak, możemy taką książkę dodać do półki. Ja teraz tego nie będę robił, bo i tak mam na tej półce troszeczkę
rzeczy, więc od razu przeskoczę do półki przez My e-book. Zaraz będzie widać, co mam na myśli. Proszę nie patrzeć na chmurkę, bo ona ma zdolności hipnotyczne. O właśnie, już jesteśmy, ona za chwilkę powinna nam się zapełnić książkami. O, jest. Myślę, że całkiem przyjemnie wizualnie to wygląda. Półka jest takim miejscem, w którym mogę odkładać sobie te książki, którymi jestem najbardziej zainteresowany, żeby nie biegać ciągle po katalogu i tej książki nie wyszukiwać. Półka jest moja, dzięki temu, że zakładam sobie swoje własne konto e-booku. Każda z książek ma taką swoją ikonkę informacyjną i dzięki której mogę zobaczyć, z której biblioteki korzystam, mogę tę książkę usunąć z półki i tak dalej, a najprostszym sposobem na rozpoczęcie lektury jest po prostu kliknięcie w okładkę i już wędrujemy do czytnika tego najbardziej zaawansowanego, bo to, co było przed chwilką, to jest taki pierwszy, umożliwiający po prostu odczyt. I tak wygląda sam czytnik i on tutaj ma sporo funkcji, myślę, bardzo przydatnych też w kontekście takim edukacyjnym. Rozpoczynamy zatem. Na początek dwie literki AA. Nie chodzi o Stowarzyszenie Przyjacielskie, tylko o czcionkę, którą możemy dowolnie powiększać, pomniejszyć, dostosowywać do szerokości ekranu, wysokości i tak dalej. Oraz to, o czym wspomniałem w czasie PowerPointowej prezentacji, widok optymalny. Widok, który jest dostosowany do urządzeń mobilnych. Wyobraźmy sobie, że czytamy tę książkę na smartfonie, który ma bardzo mały ekran. Gdybyśmy sobie tę książkę powiększyli, to cała linijka by się nie mieściła, więc gdybyśmy śmigali linijkę do prawej, w dół, do prawej, w dół, do prawej, w dół, aż w końcu pewnie baw kolega najbliższego. W związku z tym, po co jest ten widok optymalny? Proszę zobaczyć, co się dzieje, kiedy to powiększam. Nic nie wylewa się poza ekran. Wszystko mam w świetle jednego ekranu, więc sobie na takim urządzeniu mobilnym tylko nawiguję w dół, więc jest to zdecydowanie bardziej przyjemne. Wrócimy teraz do standardowego widoku. Trochę powiększa, by już można było to odczytać. I jest OK. Pokazywałem spis treści w tym pierwszym widoku w Inline Readerze. Tutaj też jest spis treści. Proszę zobaczyć, on już jest nieco inny, bo poza tytułami rozdziałów, podrozdziałów mamy od razu miniaturki stron, także możemy się dowolnie wgryzać w dowolną stronę, jaką tylko chcemy. Wybieramy sobie określoną stronę i już w niej jesteśmy. Mało tego, to o czym mówiłem, to są te zmiany, które wprowadziliśmy w grudniu 2012 roku. Czytanie okazało się trochę za mało po prostu. Więc proszę zobaczyć. Bach. Mogę sobie zaznaczyć, dokładnie tak jak w Wordzie. Wybieram opcję zaznacz. I w tym momencie mam do dyspozycji wirtualny flamaster. Dzisiaj tego słońca mało, a pewnie wszyscy jeszcze zanim ten spinie, więc niech będzie na żółto. Mam zaznaczony fragment tekstu. Mało tego, jeśli jestem na przykład, nie wiem, uczniem, który odbywa jakąś praktykę, mogę sobie wpisać tak, praktyka. Ten sam fragment mogę jeszcze inaczej zupełnie otagować. Piszę jakąś pracę, widzę, że też mi się to pewnie przyda. Wpisujemy praca. Mam jeden fragment dwojako otagowany. I to jest moje. Dzięki temu, że mam własne konto w e-booku, to już będzie tylko do odczytu dla mnie. Nikt inny tego nie będzie widział. Jak kliknę na kolor, mogę jeszcze polingerować. Zmienimy sobie na coś męskiego, ruchowy na przykład. Albo usuniemy. Na razie nie będzie to potrzebne. Mało tego, że zaznaczam tekst. Jeszcze raz coś zaznaczmy. Mam kolejną opcję, notatkę. Jeśli mamy jakieś prenotowskie ambicje, możemy wpisać. Od razu literówka, co tam. I bach. O tym, że sporządziliśmy notatkę, informuje nas odpowiednia ikonka. Jak klikniemy na ikonkę, to do naszej notatki wracamy. Jeśli piszemy akurat jakąś pracę, to ją spokojnie możemy skopiować i wysłać od razu do Szwecji i pokazać, że jesteśmy mądrzy i niebawem metoda będzie nasza. Tak samo możemy w każdej chwili zmienić kolor. Proszę zobaczyć, od razu zmienia się ikonka naszej notatki. Na razie też wyłączę. Czytamy sobie tekst dalej. Znowu znajduję coś, co mnie interesuje. Mówiłem o komunikacji zdalnej. No to bach, my jesteśmy ze świecia. Ale e-book dzięki konsorcjom dostępny jest też chociażby w Chinie. No jest to kawał drogi, jakby nie było. A my z kolegą jakiś referat przygotowujemy. Chcę mu pokazać, co znalazłem. Klikamy na udostępnij i w tym momencie możemy mailem albo na Twitterze czy Facebooku wysłać temu koledze oddalonemu od nas link do tego miejsca. E-book dzięki konsorcjom jest dostępny w połowie województwa póki co, niedługo będzie prawie w całym. Więc spokojnie sobie pójdzie do swojej żmińskiej biblioteki, odbierze kod PIN i trafi dokładnie w to miejsce, które my chcieliśmy mu wskazać.
I ostatnia rzecz, o której też mówiłem, cenne zwłaszcza z punktu właśnie widzenia uczniów, studentów. Wybieramy cytuj, klikamy na bibliografię i w tym momencie mamy bibliografię fragmentu, tak naprawdę gotowy przypis, który możemy sobie skopiować na przykład do Worda. Bibliografia jest w kilku różnych formatach, natomiast wiadomo, że te są bardziej fachowe, więc takiego przeciętnego użytkownika najbardziej interesuje to. A spokojnie możemy sobie książki z e-booka cytować i powoływać się na ich paginację, bo układ stron, linijek i tak dalej jest tożsamy z egzemplarzem papierowym. Tyle jeśli chodzi o podstawowe elementy pracy z tekstem. Kilka słów o tej ikonce, o ikonce wydruku. Czy z e-booka można drukować? Odpowiadam zgodnie z prawdą, można i nie można. Nie można, bo wydawcy nie chcą powielania tekstów, koniec, kropka, myślę, że jasne. Natomiast można, bo jeśli ktoś z Państwa zechce sobie wydrukować kilka stron, może sobie kliknąć na dostęp z wydrukiem i już SMS-em albo przelewem taki dostęp z wydrukiem opłacić. Biblioteki to nie obciąża, Państwo robią to sami, jeśli jest oczywiście takie życzenie. Natomiast myślę, że e-book jest tak zaawansowany technologicznie i dzięki dostępowi na smartfonach chociażby, że warto było go oszczędzić trochę pieniędzy i lasów i drzew jednocześnie. Jest tak, że przyjeżdża ten nasz kolega ze Żmina, wyciąga nas na kawę, nie odmówimy przecież, czytaliśmy sobie książkę, która nas diabelnie wciągnęła i chcielibyśmy do danego miejsca wrócić. No to już też nie muszę wyciągać sobie analogu, czyli ołówka i notesu, tylko klikam sobie pach i mam zakładkę. Działa dokładnie tak samo jak tradycyjna zakładka w tradycyjnej książce. Takich zakładek możemy zrobić kilka. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak sobie otworzymy ten boczny spis treści, to zakładki też są tutaj uwidocznione. Jeśli zakładki nie chcemy, odklikujemy ją, bach, nie ma, jest pusto, jest czysto. I teraz tak, zrobiliśmy z książką trochę rzeczy, takich naszych, osobistych, ale chcielibyśmy je znaleźć. Gdzie to zrobić? Mamy tutaj cudaka z taką liczbą u dołu. To jest ta liczba, która mnie informuje o moich zmianach w tekście. Klikamy, to jest tak zwane centrum książki. I znowuż mamy spis treści, ale ja nudzę, nie znowu spis treści, ale tym razem jest on znowu troszeczkę inny, klasyczny, z tytułami i podrozdziałami, jak klikniemy się przeniesiemy. Tak samo jest z zakładkami. Widzę, kiedy zrobiłem zakładkę i gdzie. Jak kliknę, powędruję tam, gdzie ta zakładka została przeze mnie zrobiona. Podobnie jest z notatkami, widzę, jaki fragment zaznaczyłem, jaką notatkę sporządziłem. Gdyby one były merytorycznie bardziej wartościowe, byłyby dłuższe, więc to wyglądałoby to inaczej. Jak kliknę, powędruję do książki i również zaznaczenia są tutaj w tym centrum zbierane. Widzę, jaki fragment zaznaczyłem, kiedy i jak go atakowałem. Po kliknięciu przenosimy się od razu do książki, tam gdzie to wszystko zostało zrobione. I tak jak pokazywałem wcześniej, po kliknięciu na kolor możemy jeszcze ingerować, zmieniać, albo przejść od razu do kolejnych opcji, typu dodaj notatkę, wyciągnij notkę bibliograficzną, czy wyślij link do tego miejsca. To centrum książki to jest takie miejsce, które pozwala nam zbierać wszystkie informacje i rzeczy, które zrobiliśmy z tekstem, ale żeby było jeszcze fajniej, jeszcze ciekawiej, jeszcze funkcjonalniej, to, co tylko zasygnalizowałem w trakcie prezentacji, mamy tutaj u dołu widok kompendium. I to jest feature, bo tak naprawdę w tym momencie budujemy książkę tylko z tych fragmentów, które nas zainteresowały. Nie musimy już ciąć pserówek i tak dalej, wszystko mamy w jednym miejscu. Książka jest zbudowana tylko z tego, co sobie zaznaczyliśmy. Wszędzie tutaj mamy kolory, bo mogliśmy sobie przyjąć to, że na zielono zaznaczamy ciekawe cytaty, na ruchowo praktykę, na niebiesko pracę i tak dalej, i tak dalej. Jak klikniemy na jakiś fragment, to widzimy, jak sobie go oznaczyliśmy, możemy dodać notatkę, albo wszystkie te zmiany jeszcze wprowadzić, które możemy wprowadzić wprost na poziomie tekstu. A najlepsze w tym wszystkim jest to, czyli hicior hiciora, ten widok kompendium, bo tak to się nazywa, to jest taka esencja z książki. Ale z tej esencji możemy wycisnąć taką najbardziej skondensowaną kropelkę. Klikamy na tę zakładkę u góry i widzimy wszystkie tagi, jakie wprowadziliśmy w tej książce. Jeśli chcę tylko na tę rzeczoną praktykę, proszę zobaczyć, już niektóre zaczynają się nam powoli chować. Został nam zaledwie jeden fragment, więc nie dość, że sobie coś tam wycisnęliśmy z tekstu, to jeszcze z tego wyciśnięcia wycisnęliśmy dalej. Także jak najbardziej, myślę, przydatna funkcja, możemy sobie dowolnie włączać, wyłączać fragmenty, którymi jesteśmy najbardziej zainteresowani. Wracamy do książki i została nam tak naprawdę jeszcze jedna rzecz, która też jest dostępna z tego pierwszego czytnika, czyli znowu wyszukiwanie wewnątrz tekstowe. Także nie musimy już posiłkować się spisem treści,
z indeksami czy skorowicami, zwłaszcza, że nie wszystkie książki to mają. Mamy tutaj wszystkie fragmenty, które są nam potrzebne, przeszukane, więc nic prostszego, jak sobie włączyć to, gdzie to występowało, możemy się zapytać z pełnym kontekstem, wrócić w każdej chwili, wpisać inne słowo, albo to wykasować. I to w zasadzie tyle. I na koniec jeszcze jedna rzecz, bardzo myślę bajerancka, to też już zasygnalizowałem. Jeśli znajdujemy w tekście coś, czego, tak jak mówiłem, nie możemy rozkminić, jest dla nas coś niejasne, możemy, zaraz znajdziemy jakieś fajne takie słowo, jest tutaj coś, a nie będzie państwowe. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli zaznaczymy jedno słowo, albo dwa, trzy słowa tworzące spójną semantyczną frazę, pojawia nam się coś, co się nazywa bazą wiedzy. Klikamy. Mamy problemy techniczne, być może to wynika ze spowolnionego internetu. Ja sprawdzałem rano, ta funkcja działała, więc jestem tylko zmuszony opowiedzieć Państwu, co tutaj jest i polecić, aby Państwo sprawdzili to sami. Mianowicie tak, na początek, jak zaznaczymy sobie coś, czego nie do końca rozumiemy, w tym okienku wyświetlają nam się słowniki PWN. Zazwyczaj jest to słownik angielsko-polski, mamy przetłumaczoną frazę na angielski, a drugie okienko, encyklopedia PWN, po kliknięciu na encyklopedię, wyświetlają nam się encyklopedyczne hasła związane z tym, co sobie zaznaczyliśmy. I wówczas możemy się od razu jednym kliknięciem przenieść, ciągle nic, jednym kliknięciem przenieść w nowej karcie do internetowej encyklopedii PWN. Tak jak pani dyrektor czytała fragment artykułu na samym początku, rzeczywiście jest plazma plus dla bajeru czasem encyklopedia i trylogia. Obecnie coraz mniej osób korzysta z papierowych encyklopedii, więc zamiast chociażby przeszukiwać zasoby Wikipedii, nie zawsze przecież zweryfikowane, mamy dostęp od razu do tego najbardziej wiarygodnego źródła, czyli encyklopedii PWN przez internet. I to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o pracę z tekstem. Ja musiałem tutaj zmieścić się w bardzo krótkim czasie, ale mam nadzieję, że troszeczkę Państwu zostanie w głowie. A żeby sobie pamięć odświeżyć, polecam znak zapytania. Proszę zobaczyć, każda z funkcji jest opisana. Można sobie kliknąć, co tam informatycy chcieli nam odpowiedzieć, więc już na pewno jest łatwiej. A niektóre z funkcji, chociażby kompendium, czyli ta esencja, o której mówiłem, ma tutaj zaszyte specjalne filmiki. Tutaj jesteśmy, o już jest, jest na Wi-Fi, więc jesteśmy na Wi-Fi, więc może nie być to zbyt płynne odtwarzanie, ale jest wizualizacja, ona jest na tablecie, aby też podkreślić, że właśnie na tych urządzeniach mobilnych to jak najbardziej działa. A mało tego, ja nie widzę tutaj akurat głośności, ale muszą mi wobec tego Państwu uwierzyć na słowo, że do tego jeszcze jest lektor, ale to dobrze, że go nie ma, bo nie lubię konkurencji. Ale spokojnie można sobie jeszcze posłuchać, co ten gość tam nam opowiada. Jeśli czytaliście kiedykolwiek Dantego, to ja zawsze mówię, że ta nasza pomoc to jest taki Wergiliusz, który nas oprowadza po kręgach e-booka. I myślę, że rzeczywiście sprawdza się całkiem dobrze, bo niezaznajomionemu użytkownikowi może spokojnie pomóc w odkryciu tych wszystkich funkcji, które jednak trochę jest. Jeśli nie chcemy czytać, wracamy czerwonym My e-bookiem do naszej półki, już nas w książce nie ma. I ode mnie to wszystko. Ja bardzo dziękuję społeczności miejskiej Biblioteki Publicznej Świeciu za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem o tej nowej magicznej chmurce Państwu troszeczkę opowiedzieć. Polecam ją pamięci. Zapraszam oczywiście do biblioteki, bo podpin bibliotekarze też troszeczkę jeszcze od siebie dopowiedzą to, co jest niejasne. Ja też przesyłałem Państwu specjalne instrukcje, więc nie powinno być żadnych problemów z tym, aby e-book obsłużyć. Pani dyrektor w tym artykule, który czytała na samym początku, mówiła właśnie o tym, że jest coraz mniej książek, coraz mniej się czyta. Ja mam nadzieję, że zwłaszcza Państwo, jako ludzie młodzi, docenią to, że miejska biblioteka w Świeciu ma takie rozwiązania. Myślę, że tam jest to bliższe, czyli książka w ubranku cyfrowym. I tak spędzacie bardzo dużo czasu w internecie, więc może warto chwilkę poświęcić na to, żeby jakiejś tam wartościowej wiedzy łyknąć. To cóż, to ja bardzo dziękuję wobec tego. Jeszcze tak na koniec, znacie Zbigniewa Herberta? Ja nie znałem, ale wygooglałem wczoraj. Jest taki wiersz pod tytułem Fragment i on się kończy słowami, żeby teraz nie spalić, moment, muszę odświeżyć swoją starczą pamięć. Sorry.
obłoki ześlij Apollo, obłoki ześlij obłoki. Macie obłocze, które Apollo wam zsyła i mam nadzieję, że korzystacie go. Dziękuję bardzo. Egzamin polega na tym, że przygotowałem 5 krótkich pytań na temat e-booka i tego, o czym mówiłem, co pokazywałem. Pierwsza osoba, która prawidłowo odpowie, otrzyma taki drobny upominek od PWN-u, znowu nie uda. Pierwsze pytanie, ile książek oferuje e-book Libra? 70. Więc z tej strony gdzieś. To kolejne pytanie wobec tego. W zasadzie ponad 7 tysięcy, nie wiem, to będzie 8, ale chodzi o... Jestem na wizji. To kolejne bardzo trudne pytanie. Ile bibliotek wchodzi w skład konsorcjum bydgoskiego? No tutaj było na pewno. To jest pan, prawda? Tu. To pytanie numer 3. Proszę wymienić jedną z funkcji poza czytaniem, która oferuje e-book Libra. Któryś z panów? Tutaj. Ołówek do zaznaczania wobec tego. Teraz pytanie odnośnie tego tuningu, o którym mówiłem, czyli te ostatnio wprowadzone zmiany, które wprowadziliśmy. Chodzi o taką jedną, na czym one polegają. To było już w Librze tej z 2012 roku. Zakładki też już były. Mówiłem o czymś takim, kiedy jesteśmy... Było? Mówię o czymś takim wtedy, kiedy jesteśmy w sieci biblioteki rozpoznawani po IP. Nie trzeba czegoś robić. Bez blokowania. I teraz, drodzy Państwo, tak sobie uświadomiłem, że ja o czymś też nie powiedziałem, bo mi to uciekło w trakcie, ale mam nadzieję, że może część z Państwa troszeczkę już zna e-book. Mianowicie... Odpowiedź będzie taka. Mogą być na tym komputerze, mogą też korzystać z zupełnie innego. Pytanie brzmi, jaką aplikację trzeba zainstalować na komputerze, żeby móc czytać książki e-booku? Ja to uznam. Bo Windows jest OK. Chodzi o to, ja o tym rzeczywiście, może mi to umknęło, bo dla mnie to jest oczywiste. Bardzo cenne jest to, że niczego nie trzeba na sprzęcie instalować. Żadnej aplikacji. To, co wystarcza, to jest chociażby Windows, to może być Linux i aktualna przeglądarka internetowa. Więc chodziło mi o to, żeby usłyszeć ważnej, ale powiedzmy, Windows nie jest aplikacją, bo ona już jest gdzieś tam na każdym sprzęcie zainstalowana, więc okej. Okay. Teraz już dziękuję. Szanowni Państwo, od września tego roku Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu wykupiła dostęp do platformy książek elektronicznych e-book Libra. Dzięki naszej bibliotece można korzystać bezpłatnie prawie z 400 pozycji książkowych, których liczba będzie wzrastać. Elektroniczny zasób biblioteczny podregionu bydgoskiego tworzy głównie literatura akademicka i specjalistyczna, ale nie tylko. Jak wiemy, czytelnicy Świecia studiują głównie poza miastem. Dlatego e-book Libra jest niesamowitą możliwością dla osób uczących się. Pozwala na całodobowy dostęp do zbiorów z dowolnego miejsca za pomocą laptopa, jak i popularnych teraz urządzeń, takich jak tablety czy smartfony. Dla osób nieposiadających łącza internetowego i komputera, nasza biblioteka oraz filie umożliwiają korzystanie z e-book Libra na miejscu. Posiadamy nowoczesne komputery z szybkim łączem internetowym oraz Wi-Fi. Skąd nasi czytelnicy mogą dowiedzieć się o możliwości korzystania z e-book Libra? Informacje te zamieszczone są na naszej stronie internetowej, popularnym dzisiaj Facebooku, portalu bibliotece.pl, z artykułów zamieszczonych w świeckich serwisach internetowych, a przede wszystkim w naszej bibliotece oraz filiach, gdzie promujemy i zachęcamy do skorzystania z e-booka. W jaki sposób czytelnicy mogą sprawdzić, czy otrzymają szukaną książkę? Przede wszystkim możemy sprawdzić za pomocą naszego katalogu online, co Państwu zaprezentuję. W
Wchodzimy na stronę internetową www.bibliotekaświecie.pl. Po lewej stronie znajduje się odnośnik do katalogu online, na który klikamy. Otwiera nam się katalog. W okienku wyszukiwania wpisujemy szukany przez nas tytuł. U mnie to będzie ABC Pedagoga Specjalnego. Otwiera nam się krótki opis. Po kliknięciu linku wersja elektroniczna otwiera nam się bezpośrednio wybrana książka. Musimy się zalogować. I po zalogowaniu jesteśmy gotowi do pracy z wybranym tekstem. Również w naszej bibliotece, jak i w filiach, czytelnicy znajdą ogólnie dostępne wersji papierowej alfabetyczny spis dostępnych książek. Teraz przejdę do odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Co zrobić, aby móc skorzystać z e-book Libra i jaka jest rola bibliotekarzy? Rejestracja i logowanie zajmują nam zaledwie chwilę. Nie jest to żadna skomplikowana czynność. Aby dodać swoją bibliotekę, potrzebny jest nam kod PIN. Każdy zapisany czytelnik otrzymuje od nas kod PIN, który jest indywidualny dla każdego użytkownika. Wpisujemy otrzymany od nas kod PIN i możemy cieszyć się możliwością korzystania z książek wykupionych przez naszą bibliotekę. Pozwolę sobie zaprezentować Państwu wykupiony przez nas zasób. Wchodzimy na naszą stronę internetową. Po lewej stronie mamy odnośnik e-książki e-book Libra. Klikamy. Rozpoczynamy korzystanie z serwisu. W prawym górnym rogu mamy opcję zaloguj się. I po zalogowaniu otwiera nam się już dodany na moim koncie elektroniczny zasób biblioteczny podregionu bydgoskiego. My jako bibliotekarze służymy czytelnikom pomocą. Pomagamy przy rejestracji i logowaniu, pokazujemy jak dodać bibliotekę oraz jak korzystać z naszych zasobów, jak i opcji, jakie umożliwia e-book Libra, takich jak zaznaczanie fragmentów czy robienie notatek. Nasza oferta książkowa będzie się stale powiększać i rozszerzać. Dlatego prosimy naszych czytelników o wszelkie sugestie, jakie książki chcieliby czytać. Gorąco zachęcam Państwa do korzystania z tej nowoczesnej platformy, którą Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu udostępnia swoim czytelnikom zupełnie za darmo. Bo jak powiedziała pani Joanna Bator, czytajcie jak chcecie, na czytnikach, w internecie, ale czytajcie. A teraz zaprezentują się zaproszone biblioteki. Dzień dobry Państwu, nazywam się Alina Kotczewiska i prezentuję Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, filię w Świeciu. Korzystając z okazji, że możemy się tutaj troszeczkę wypromować, chciałabym Państwu, którzy nie znają specyfiki naszej pracy i naszych zbiorów, przedstawić charakter tych zbiorów i naszej pracy. Jesteśmy po to, żeby wspomagać pracę szkoły i nauczycieli, zaspokajać potrzeby czytelnicze i gromadzić księgozbiór na potrzeby naszych użytkowników. Gromadzimy zbiory regionalne i prasę lokalną i współpracujemy ze środowiskiem. Nasze zbiory to nie tylko zbiory pedagogiczne, tak jak zostało podkreślone, gromadzimy księgozbiór na potrzeby czytelników, a więc studenci różnych kierunków studiów, maturzyści mogą u nas znaleźć potrzebną literaturę. Tutaj widzimy, że mamy 27 739 książek, 35 tytułów czasopism w rocznej prenumeracie, 375 zbiorów specjalnych. Nasi czytelnicy to nauczyciele, studenci i maturzyści z powiatów chełmińskiego, grudziąckiego i świeckiego. Prasa i wydawnictwa regionalne, szczególnie cenione przez czytelników, organizujemy spotkania autorskie, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, jak tutaj widać. Również przeciwdziałamy przestępczości nieletnich. Zajęcia edukacyjne dla przedszkoli.
warsztaty doskonalące dla nauczycieli są również w naszej ofercie, konkursy, konkurs plastyczny dla klas 1-3, konkurs z okazji Światowego Dnia Książki dla klas 4-6. I tutaj myślę, że jest już miejsce na to, żeby wspomnieć o tych nowych formach udostępnienia zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Świeciu. Zaczęło się wszystko od przystąpienia do projektu. Nasza biblioteka przystąpiła do projektu InfoBibNet, Informacja Biblioteka Sieci. W 2006 był to początek komputeryzacji wszystkich procesów bibliotecznych. Na naszej stronie wówczas powstała i równocześnie właśnie z przystąpieniem do projektu jest wejście do katalogu online. Wprowadziliśmy system biblioteczny ProLib, który pracuje w formacie MAL 21. Wdrożyliśmy wspólny katalog opak dla całej sieci bibliotek, o której za chwilę powiem. Czyli właśnie utworzenie zintegrowanego katalogu elektronicznego bibliotek samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego. A są to Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka imienia Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy i jej 9 filii terenowych, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. Równocześnie z wprowadzeniem katalogu online zaprzestaliśmy jakby kontynuowanie katalogów kartkowych. Tutaj jak widać są opcje wyszukiwawcze poprzez tytuł, autora, serię, przedmiot. Czytelnik dowolnie wpisując nawet fragment tytułu ma możliwość wyszukiwania pozycji książkowych. U dołu widać, że jest akurat PBW Świecie, czyli nasza filia tutaj na miejscu. Ale przez ten katalog każdy czytelnik, także niezalogowany, niezarejestrowany, może przeglądać zbiory wszystkich bibliotek, które przed chwilą wymieniłam. Czyli jeżeli nie znajdzie jej u nas, może sprawdzić, która z bibliotek z naszej sieci daną pozycję posiada. Aby się zalogować, czytelnik może zarejestrować się samodzielnie u siebie w domu, czy korzystając gdziekolwiek z internetu poprzez naszą stronę www.pbświecie.pl. Zalogować się do katalogu. Czytelnik rejestrujący się samodzielnie przychodzi do nas tylko po to, żeby odblokować takie konto na miejscu. A czytelnik, który na miejscu jest jakby wprowadzany, otrzymuje dane do logowania. I tak właśnie to wygląda. Wpisując numer karty i swoje hasło, wchodzi się na konto czytelnicze. Jak widać, zaraz jest informacja o przekroczeniu, ewentualnym terminie zwrotu dokumentu. I taką też informację każdy czytelnik dostaje na maila, jeżeli oczywiście nam swój adres mailowy udostępnił. Najpierw są przypomnienia, następnie upomnienia elektroniczne. Wyszukiwanie i zamawianie dokumentów. Tutaj jest przykład czytelnika zalogowanego, ale tą opcję może również zrobić każdy poprzez nasz katalog. Wyszukujemy opiekuna medycznego, widać, że tytuł jest dostępny. Tutaj właśnie dostępność jednej pozycji, dwie są wypożyczone. I oczywiście można poprzez akcję taki dokument zamówić do korzystania na miejscu bądź wypożyczenia. Mamy też tutaj podgląd konta czytelniczego, niestety z przekroczonymi terminami zwrotów. Z boku, jak widać, są również opcje zamawianych dokumentów rezerwowane, bo rezerwacji czytelnik dokonuje wówczas, gdy dokument jest wypożyczony. Może taką rezerwację dokonać i wówczas nikt inny nie ma prawa otrzymać danej książki. Prolongata, czyli krótką
w przedłużenie, historię wszystkich pozycji, jakie miał wypożyczone wcześniej. Tutaj może sobie zarządzać kontem poprzez zmianę hasła, zmianę adresu mailowego, czy zmianę danych osobowych także. A tam jeszcze wspomnę, że jest podgląd nowości, również dla czytelników niezalogowanych. Jeśli chodzi o katalog opak, to niewątpliwą korzyścią jest usprawnienie wszelkich procesów bibliotecznych dla nas, bibliotekarzy. Natomiast dla czytelnika jest to łatwy dostęp do zbiorów poprzez sprawdzenie, czy posiadamy książkę, czy jest ona dostępna z każdego miejsca, gdzie ma tylko łącze internetowe. Ta widoczna dostępność dokumentu, rejestracja online, bez przechodzenia do biblioteki, jedynie po to później, by odblokować konto. Jednokrotne przedłużenie wypożyczonych książek, zamawianie dokumentów dostępnych, rezerwowanie tych, które są wypożyczone, informacje o wypożyczonych dokumentach i terminach ich zwrotu właśnie na adresy mailowe. To, o czym już tutaj zostało wspomniane, nasza biblioteka również udostępnia dostęp do e-book Libra już od 1 października 2012 roku. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Dziękuję. Serdecznie, Beata Suchomska, zespół Szkół Menedżerskich Sieciów. Wiele rzeczy dzisiaj zostało tutaj powiedziane. Ja, korzystając z możliwości zabrania głosu i zaproszenia, chciałabym przedstawić pokrótce funkcjonowanie naszej biblioteki zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu. Mianowicie, szkoła jest szkołą małą, liczy około 200 uczniów. Zasoby naszej biblioteki to jest 6,5 tysiąca woluminu. Jeżeli chodzi o miejsce naszej biblioteki, w bibliotece możemy pochwalić się bardzo bogatym księgozbiorem. Co to oznacza? Oprócz lektur obowiązkowych, uzupełniających, mamy bardzo bogate publikacje i pozycje z dziedziny prawa, rachunkowości, medycyny. I powiem uczciwie, tutaj uczniowie, którzy kończą, absolwenci naszej szkoły, bardzo często i chętnie wracają właśnie do tego miejsca, jakim jest biblioteka, po to, żeby będąc już na wyższych uczelniach, nadal móc korzystać z zasobów naszej biblioteki. To jeżeli chodzi o nasze wyposażenie. Oprócz oczywiście publikacji, pozycji książkowych, mamy również czytelnie. Miejsce, które jest przygotowane dla ucznia, mianowicie tu właśnie przed chwilą mieliśmy slajd pokazany, miejsce, stanowisko ucznia. Na czym to polega? Uczeń może w każdej chwili skorzystać z biblioteki, zalogować się na swoje konto, sprawdzić stan pozycji, które ma wypożyczone, termin oddawania tych pozycji. Przyznaję, że funkcjonuje ten system na razie na terenie naszej szkoły, czyli tylko i wyłącznie logując się tutaj poprzez stanowisko ucznia, może tę pozycję sprawdzić. Może sprawdzić również, czy dana książka poszukiwana przez ucznia jest na stanie biblioteki, czyli zaglądając do katalogu naszych pozycji może sprawdzić, czy interesująca go publikacja znajduje się w bazie naszej biblioteki. Biblioteka jest miejscem małym w naszej szkole, mimo to wygospodarowaliśmy też miejsce na tak zwaną mini czytelnię. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ uczniowie mając wolną chwilę, czy to przed lekcjami, czy po lekcjach, kończąc, tak, czy w wolnej chwili, zawsze mogą z tego miejsca skorzystać, przejść i na miejscu, również kontaktując się z nauczycielem, z bibliotekarzem, z tych pozycji skorzystać na miejscu. No i chciałabym przejść do tych naszych nowych technologii, bo dzisiejszy temat właśnie tego dotyczy, jak to wygląda. My jesteśmy szkołą zawsze otwartą na nowości i również nowe technologie w naszej bibliotece są tutaj, korzystamy z tych nowych technologii. Mianowicie pracujemy na programie Bibliotekarz, gdzie wprowadziliśmy wszystkie pozycje też do katalogu, właśnie do bazy danych poprzez
wprowadzenie tych publikacji poprzez czytnik kodów kreskowych w bardzo prosty sposób. Każdą publikację, każdą książkę nowo zagubioną można do systemu wprowadzić. I tak jak już wcześniej wspomniałam, każdy uczeń ma też podgląd, czy dana publikacja jest w bazie danych. Bardzo w prosty sposób możemy nowe publikacje wprowadzić, usunąć te, które zostają wycofane. W prosty sposób możemy, ja jako pracownik biblioteki, w bardzo prosty sposób mogę zajrzeć do raportów, wydrukować takie raporty, czy to dla wychowawców klas, tak, raporty na przykład zadłużeń w bibliotece. Wychowawca w bardzo prosty sposób może przekazać tą informację uczniom. Jeżeli chodzi o te nowe technologie, to tak jak dzisiaj, no dzisiaj wiele refleksji, myślę, że pytania będą później. One bardzo, bardzo ułatwiają pracę bibliotekarza, bardzo no, skracają czas właśnie tego katalogowania ręcznego, to z pewnością. Bardzo ułatwiają korzystanie z biblioteki przez młodzież. Dlatego tak dzisiaj, tak na zakończenie mojej krótkiej wypowiedzi, taka refleksja, bo tutaj już z panem dyrektorem wspominaliśmy, że świetnie byłoby zastąpić te wysokie półki, tak, książkowe, zrobić miejsce w bibliotece na korzyść właśnie komputerów i w ten sposób, korzystając chociażby z e-booków, korzystać z zasobów bibliotecznych. Jest to bardzo fajny pomysł. Tylko pytanie, czy wtedy uczniowie będą korzystać z tej biblioteki, czy fizycznie będą do nas przychodzić? To tutaj taka refleksja. Ja powiem uczciwie, że kończąc, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Myślę, że młodzież też wyciągnie dzisiaj bardzo dobrą lekcję, korzystną, bo te nowości są bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, ułatwiają pracę, zaoszczędzają czas. Natomiast no, my się też dzisiaj wiele rzeczy nauczyliśmy i myślę, że wprowadzimy wiele rzeczy do naszej biblioteki właśnie pod kątem użycia nowych technologii. Bardzo dziękuję w imieniu pana dyrektora, swoim i młodzieży za zaproszenie i możliwość zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, mam nadzieję, że takiego dylematu nigdy nie będzie. Albo książka w formie tradycyjnej, albo elektronicznej. Jestem przekonana, że te formy będą współistnieć. Ale to nie temat na dzisiejsze spotkanie. Jeżeli państwo mają pytania, to jest właśnie ten odpowiedni moment, tak? Z chęcią na nie udzielimy odpowiedzi. Ja rozumiem, że przekazaliśmy bardzo dużo informacji, że to trzeba sobie poukładać. Chcieliśmy państwu pokazać, że nasze biblioteki mocno obiema nogami stoją w XXI wieku, że podążamy za nowościami technicznymi po to, żeby państwu, naszym użytkownikom, przedstawiać coraz lepszą ofertę. To dla państwa robimy te różne rzeczy po to, żeby uatrakcyjnić, udostępnić nasze zbiory. Niech zwieńczeniem naszego spotkania będzie króciutka prezentacja wizerunku nowej siedziby biblioteki, do której mam nadzieję zaprosić państwa niebawem. Chciałabym, wierzę w to, że tak będzie. Tu również widać XXI wiek. Sądzę, że państwo będą korzystać nie tylko z naszych bibliotek już istniejących, ale również będą z przyjemnością przechodzili do tego nowego budynku. Serdecznie państwu dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że nie przytłoczyliśmy informacjami. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, zapraszam. Chciałem bardzo gorąco podziękować pani dyrektor za dzisiejszą konferencję, wszystkim prelegentom, bo naprawdę tylko żal, że tak mało ludzi dzisiaj to słyszało, bo to dla mnie już w moim wieku to jest naprawdę bardzo ciekawe, może dla tych młodszych mniej, bo są bardziej obeznani z tym internetem, z tym komputerem, z tym światem elektronicznym, ale dla mnie to było bardzo ciekawe i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo dziękujemy, ja jako przewodniczący Rady Miejskiej i w imieniu całej Rady, której przykro mi powiedzieć, ale nie ma tu, a mogli być, bo to nawet tu pan
jeden z prelegentów z Bydgoszczy powiedział, że jest narzędzie potrzebne do pracy w samorządzie. Mianowicie wszystkie prawa na bieżąco można śledzić i tak dalej, więc i to, co pani dyrektor powiedziała, czytanie, obojętnie w jakiej formie, daje nam wielkie korzyści i to, co na wstępie również powiedziała, że bogaty to czyta. Także życzę Państwu, żebyście jak najwięcej z tego wynieśli i jak najwięcej, żebyśmy wspólnie zaczęli czytać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. W związku z tematem życzę Państwu i sobie, bogaćmy się, czytajmy. W odpowiedzi na prezentację Pani Zespołu Szkół Menedżerskich, mianowicie mnie zawsze serce kraje się, kiedy ktoś mówi o tym zagrożeniu ze strony książek cyfrowych w stosunku do książek papierowych. Ja myślę, że to, o czym mówiła Pani Dyrektor, absolutnie tak nie będzie. Tutaj Pan chyba na początku wspomniał, że była era książek papierowych, teraz biblioteka wkracza w erę książek cyfrowych. Idea e-booka była taka, kiedy tworzyliśmy platformę, aby te zbiory nawzajem się uzupełniały. Nie chodziło nam o to, aby cyfra wypierała analog, używając tych sformułowań. I póki co tak się dzieje. To, co będzie za 30, za 40 czy za 50 lat, i tak nie wiemy. Pewne jest to, że przeszliśmy pewną drogę od zwojów papirusowych po książkę w wersji cyfrowej, czyli już taką w zasadzie bez ubranka, wirtualną. Natomiast ja głęboko wierzę, że to wcale nie jest tak, że te książki wypierają. One po prostu uzupełniają te zbiory. Ja to mówię z perspektywy mamuta, który uwielbia książki drukowane. To się pewnie nie zmieni. Na co dzień zajmuję się tym. W sercu mam coś zupełnie innego, ale wiem, że to można połączyć. I tak się rzeczywiście dzieje. Nawiązując do tego artykułu też z początku, ja nie mam telewizora. Po remoncie został w piwnicy, jakoś tak nie bardzo chce nam się go przynieść. Zresztą to jest stare pudło, a nie żadna plazma. Natomiast książki nie mieszczą się na regale. I z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że po pierwsze nie jestem w stanie kupić sobie wszystkich książek, które chciałbym mieć, a chciałbym mieć ich sporo. I ze względów finansowych, i ze względów magazynowych, tak to nazwijmy. Nie zawsze jestem w stanie, biorąc pod uwagę specyfikę mojej pracy, dotrzeć do biblioteki. Bibliotekarze nie będą przecież siedzieć w bibliotece 24 godziny na dobę, a dzięki e-bookowi tak się dzieje. I czasem, kiedy potrzebuję czegoś, nie wiem, mam tak zwaną zajawkę, mówiąc językiem młodzieżowym, coś mi się przypomni, chcę się dokopać do jakiejś interpretacji, nie polecę do biblioteki, albo nawet jeśli polecę, to ta książka pewnie jest wypożyczona i za miesiąc dopiero wróci. A dzięki e-bookowi można ten dostęp do tej informacji mieć tu i teraz tak naprawdę. I ja zawsze mówię, że skoro sprawdza się to z perspektywy takiego mamuta jak ja, który wychował się na książce papierowej i któremu książka jest bardzo bliska, więc jeśli taka osoba potrafi połączyć tę miłość do papierowej książki z czymś takim, to nie ma zagrożenia. I myślę też, że pani tutaj mogła to mówić z perspektywy pracownika biblioteki, że po co tam pani będzie i po co biblioteka. Po pierwsze, żadna biblioteka póki co nie jest w stanie zupełnie zastąpić zbiorów papierowych cyfrowymi. Po drugie, proszę pamiętać, że w bibliotekach zawsze będzie potrzebny. Kiedy biblioteka podchodzi do współpracy z nami, ktoś musi książki z tych 7 tysięcy wybrać, aby mieć tę własną kolekcję. Ktoś to później musi opracować, ktoś musi udzielać informacji czytelnikom, ktoś wreszcie musi dawać czytelnikowi kod PIN. Kody PIN są aktywne przez rok, tak jak aktywna jest umowa. Więc jeśli następuje rotacja po roku księgozbioru, PIN są wygaszane, czytelnik i tak raz jeszcze musi przyjść do biblioteki i ten kod PIN pobrać, a przyjdzie właśnie do pani, więc to nie jest tak, nie ma zagrożenia, proszę mi wierzyć. Także spokojnie to można połączyć. Ja też chyba na naszym spotkaniu na początku współpracy z konsorcją Bydgoszczy mówiłam o tym, że przekonałem się do e-booka i czasem tam zaglądam. Podobnie jest z moją żoną, ja tutaj zawsze pół żartem, pół serio mówię, że moja żona też lubi książki, no to akurat nie jest wartem. Natomiast gdyby nie lubiła książek, to nie przeszłoby procesu rekrutacji i nie byłaby moją żoną. W związku z czym, skoro ona też zagląda do e-booka, bo część z tych książek na półce mojej to są właśnie książki, które ona sobie tam odłożyła, to znaczy, że z e-booka
wynikiem wcale nie jest tak źle. Czyli że spokojnie można do tego rozwiązania się przekonać, a już na pewno nie martwiłbym się o to, że to jest jakieś ogromne zagrożenie i dla państwa, jako dla bibliotekarzy, i dla bibliotek w ogóle, a myślę, że wręcz odwrotnie. To jest właśnie szansa ogromna na to, aby państwo mogli pokazać, że państwo są naprawdę bardzo potrzebni i jednocześnie nadążają państwo za nowymi technologiami. Bo to nie może być tak, że czytelnik będzie uczył bibliotekarzy nowych rozwiązań. Ta droga musi być odwrotna. I tak to się mniej więcej dzieje.